Witam serdecznie na kolejnym unboxingu. Tym razem będzie to głośnik LEDBALL Bluetooth Speaker w kolorze czerwonym. Tutaj mamy specyfikacje, wymiary 10x10x9 cm, moc głośnika 3W, czułość 80 dB, czas pracy na baterii 4 godziny, to oczywiście to sprawdzimy, częstotliwość 20 Hz do 20 000 Hz, średnica głośnika 40 mm, pojemność baterii 400 mAh, funkcja Bluetooth, AUX 3,5 mm jack, Bluetooth wersja 4 z EDR. Więc przystępujemy do unboxingu. Co my mamy w środku? Kabelek USB i micro USB. Kabelek jack podwójny. Kartonik. Jest i nasz głośniczek. A, to jest jeszcze karteczka. Dobra. I pustkę mamy. To ta nam niepotrzebne. I tak prezentuje się nasz błyszczący, lśniący jak Ferrari głośniczek LEDBALL. Tu możemy włączyć. Na różne Enter the Bluetooth. Komunikat głosowy mówi, że chce się połączyć z Bluetoothem. O, jak naciśniemy, to się nam zapala. Mimo, że tu jest inny kolor, to tu świeci na niebiesko. Tu mamy funkcję pełno przewijania, play, pauza oraz odbieranie połączeń. O, mamy rysunek słuchawki. A tu mamy mikrofon. Z wejściem mamy wejście na kartę pamięci, port USB i wyjście liniowe. Więc sprawdzimy sobie, jak gra. Jako pierwsze jeszcze sprawdziłem, co pisze w instrukcji. Parametry techniczne, czyli to, co było na pudełku, ochrona środowiska, co, gdzie, jak i kiedy. Co można podłączyć? Telefon, komputer, konsolę, MP3, tablet, laptop. No i to taka skrócona instrukcja głośnika. Ja sobie już przygotowałem uprzednio kartę z muzyką. Więc ją teraz zainstaluję. TF Clean. Od razu. Enter the Bluetooth. Jest karta wykrywana. TF Clean. Przy dłuższym przytrzymaniu przycisku przewijania możemy się ściszać. Mryga nam w rytm muzyki. Możemy przełączać. Ten efekt podświetlenia jest zajebisty, że tak powiem. Głośniczek za 80 zł fajnie się prezentuje. A czekajcie, zrobię zaciemnienie. Przekręciłem żaluzję. Więc teraz w tym kącie jest ciemno. Więc fajnie się prezentuje. Tutaj też widzimy panel podświetlony. O, zatrzymałem.
Bardzo czuły panel jest. Wystarczy delikatnie musnąć. I już. Taka nocna lampka grająca. Fajnie jakby miała funkcję budzika, albo jakoś podpiąć budzik i tak rano jak wstajemy, jak jest zimą ciemno jeszcze, ta tak energiczna muzyka i takie promienie, takie światełko pobudzające do życia, do wstania, do działania. Tu widzimy głośnik nasz, naszą membranę. Muzyka jest darmowa, z biblioteki YouTube'a pobrana, więc mam nadzieję, że nikt się nie przyczepi o prawa autorskie. Nie wiem, czy akurat aparat oddaje barwę i głębię koloru, ale mam taką nadzieję. To jak się możemy przyjrzeć, o, w tym miejscu widzimy nasze diody. Właściwie naszą diodę RGB. No i to już było, że zamki się powtarzają. Czyli możemy... Czy w trakcie możemy zmienić mode? Enter the Bluetooth. Enter the Bluetooth. TF playing. TF. Enter the Bluetooth. Bluetooth. TF playing. To przejdziemy teraz do kolejnego testowania. Parowanie przez Bluetooth. Dobra. Wyłączymy. Enter the Bluetooth. Wyjmiemy naszą kartę. Niestety w tym głośniku Bluetooth funkcja podpięcia na przykład pendrive'a przez kabelek OTG, czyli z wyjściem mikro i z wejściem USB, bo tu mamy wyjście, a musi być wejście, nie działa. Podpięcie takiego kabelka z pendrive'em niestety nie działa. Tutaj funkcja USB służy tylko i wyłącznie do ładowania tego głośnika. Mam nasz telefonik, możemy przejść do zakładki Bluetooth, skróty, o, uciekło, włączamy. Connection successful. Głośnik już jest sparowany, ale gdybyśmy chcieli sparować, no to wchodzimy w Bluetooth i musimy wyszukać LED ball. Tu akurat mamy ikonkę słuchawek z mikrofonem, bo może służyć ten głośnik jako zestaw głośno mówiący. I teraz weźmiemy jakąś przykładową muzykę. Ale coś nie chce pójść. Disconnect. A czemu disconnect? No niestety. Mam pewne problemy techniczne z telefonem. Nie wiem czemu. Tak się dzieje od jakiegoś czasu po ostatnich aktualizacjach Androida na moim telefonie. I prawdopodobnie będę musiał czyścić, ewentualnie wgrać poprzednią wersję Androida, czyli 5.0. Więc niestety testu
z telefonu nie mogę przeprowadzić na tę chwilę, ale wiem, że wcześniej ten głośnik działał z innym telefonem i grał bardzo dobrze. Więc tak się prezentuje głośniczek Bluetooth. Nie jest jakoś ciężki. Co do parametrów i czasu ładowania, to czasy i parametry podane na opakowaniu przez producenta są inne. W przypadku tego głośnika akurat parametry są na pudełku, jak dla mnie przynajmniej, jak testowałem na powerbanku i na mierniku Kawasaki, wyniósł czas ładowania bodajże około 2,5 do 3 godzin, a pojemność akumulatora wyniosła około 1100 mAh. Czas grania wyniósł około 8 godzin przy ustawieniu głośności tak między 50 a 70%. Więc jeśli będziecie gdzieś widzieć takie opakowanie, taki głośnik, czy to w internecie, czy w sklepie, to w zupełności go polecam za czas trzymania baterii, czas grania na baterii,